Cześć wszystkim! Dzięki za oglądanie, ja jestem Klaudia. Jestem bardzo wdzięczna, że jesteście dzisiaj ze mną. I dzisiaj mamy projekt DIY. Będziemy robić to oto oparcie do łóżka sypialnego. Moje łóżko początkowo było w ogóle w king size, ale stwierdziłam, że jednak nie potrzebuję tak wielkiego łóżka, więc je ścięłam. Niestety zgubiłam gdzieś kartę z pamięci, jak to robiłam, więc nie mogę tego wstawić. A było naprawdę dużo śmiechu. A dzisiaj wam pokażę, jak zrobić to oto oparcie. Jest to naprawdę proste. Jest to tani sposób, żeby zmienić waszą sypialnię w coś naprawdę niesamowitego. Przełamać nudę. Ja mieszkam w Japonii, więc pokażę wam też kawałek Japonii i gdzie znalazłam swoje rzeczy. I to chyba tyle, więc zaczynajmy. Idziemy kupić dechę, żeby zrobić mój DIY program. Projekt. Czyli będę robić oparcie do łóżka, które omówiłam już. O którym mówiłam już, jak byłam w Ikei. Z tym, że mam mokre gacie, jakbym się puszczała i trochę mi wstyd. I tutaj jest taki pan, który zawsze mówi, żebym tego nie robiła. Nie rób tego, to i tak ci nie wyjdzie, to i tak ci nie wyjdzie. A zawsze mi jakoś wychodzi. Tak jak Inchandia na podwójne ścięłam łóżko. Z tym, że zrobiłam ten na oko, jak zawsze. I brakuje mi jakichś 2 cm, żeby materac idealnie wchodził do środka. I żeby mi się te nowe żebra od podwójnego łóżka zmieściły do środka, muszę je wszystkie dzisiaj przyciąć. Tak. Piłą, mechaniczną, nie wiem jak się nazywa do tego. Wyczyści wyżynarką. A tam w oddali przybliżę wam. O, to jest taka, to tutaj, to taka magiczna maszyna, która przycina mi dechy, że nie muszę się mączyć. A ja będę grała to. Czyli płytę biurową, czy nie wiem jak to się nazywa, ale jest... O, nie jest najtańsza. Jest jeszcze to. Wygląda lepiej, ale tam co jest chyba lakierowane, będzie lepsze. Nie mam żadnego pojęcia, co będzie lepsze, a co nie. Ale że wszystko robię z tego, jest dosyć wytrzymałe. To zrobię dalej z tego. Ha, ha. Otworzyłam okno w myjni, a będę robiła coś z niebezpiecznymi narzędziami. To się może źle skończyć. Mam nadzieję, że skończę z rękami, a nie bez rąk albo bez palców. Trzymajcie kciuki. Płyty docięłam tak, żeby na rantach łóżka się opierała, żeby było jakieś podparcie. Z tyłu sobie zaznaczyłam też kreskę, gdzie się kończy moje łóżko. Ja sobie odmierzyłam tutaj 13,5 cm, żeby miała, tak jak mi się kończy rama od łóżka, tak żeby ta deska na górze nachodziła na tą ramę i żeby miała dodatkowe podparcie, żeby się nie trzymało tylko na tych tutaj wkrętach, które zrobię. Nie wiem co robię, ale robię. Więc sobie przykładam tą deskę, tak żeby było w miarę równo. I której strony jest prostsza. Chyba ta. Pamiętajcie, że zanim dokręcicie śrubę na górze, żeby dokręcić śrubę na dole, równo na tej linii, bo później nie wyrównacie tego i to nie ma sensu. Ja oczywiście zapominam o takich rzeczach.
No i taki jest mały problem, że zjechałam cały czubek. Mega, nie? Do zrobienia oparcia będziecie potrzebowali pianki. Ja nie mogłam znaleźć takiej w całości, więc mam takie kawałki pocięte. Mam ich 6. To jest 40×40. No, w zależności ile wy potrzebujecie, to musicie sobie już wyliczyć, jaką wysokość chcecie, jakie macie szerokie łóżko. I ja wybrałam, że to będzie szary. Taki jasny, szary kolor. Nie chciałam białego i nie chciałam żadnego ciemnego. Też nie chciałam mieszać z kolorami, bo wiedziałam, że to mi się zaraz szybko znudzi. Będzie potrzebować jeszcze takera. Nie miałam. Chciałam kupić. I ja z racji tego, że jestem w Japonii, ja swoje rzeczy zakupiłam w sklepie Tomato. Jestem na Nippori, kupiłam jeszcze poduszki, żeby zrobić te oparcie od łóżka. I właśnie kupiłam je na Nippori, to jest najwięcej sklepów z jakimiś materiałami i takimi typowymi rzeczami, nie wiem, jak chcecie skóry czy cokolwiek, to tutaj jest taki sklep, który nazywa się Tomato. Łatwo zapamiętać. I jest ich chyba z 6. Albo i więcej. I mają naprawdę bardzo tanie materiały. W porównaniu do tego Yazawa, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, nie pamiętam. Napiszę gdzieś wam. To ceny się różnią przynajmniej o połowę. Są tańsze rzeczy tutaj niż w tej Yazawa. Jakoś. Patrzcie, tak się... Tomato. Ja sobie to przykleję, najpierw klejem na gorąco. Zostawiam parę centymetrów, tutaj więcej, żeby wychodziło z każdej strony, że jak przyłożę materiał, to on się tak zegnie tutaj i nie będzie tego rantu, bo jakbym zostawiła to tak, to jakby ktoś się tutaj uderzył teraz, to by to bolało, a tak jak zostawię go kawałek więcej, to jak to się złoży, to ta góra też będzie miękka. Jeżeli wiecie, o co chodzi. No i teraz jakbym przyłożyła tą piankę równo do tej, to mi zostałby niepotrzebny rant, znaczy rant, do którego musiała też przykleić, więc wolę przykleić sobie tą piankę tutaj, tam. I w tym miejscu, gdzie zostanie mi tu dziura, patrzcie, to tutaj sobie wytnę kawałek i po prostu na sam koniec to wkleję. No i teraz biorę taker i staram się właśnie tą piankę tak dobić. Czas na materiał. Ja już nie chcę tego wracać z drugiej strony, żeby wam pokazać. Po prostu przyłożyłam materiał. Pamiętajcie, żeby materiał był na prawej stronie, nie na lewej, bo ja przez przypadek bym przybiła na lewej. I ja zostawiam tylko kawałek, bo mój ma 90 cm, czyli jest tak na styki. Zobaczcie, co chcecie. Ja chcę, żeby ona była taka półokrągła. Nie będę tego też wycinać, żeby to było półokrągłe. To nie ma sensu. Po prostu ją tak mocno naciągnę, żeby ona wyglądała jak na półokrągła. Szukamy sobie w internecie jakiegoś wzoru. Jakie chcemy mieć, jak chcemy, żeby wyglądała nasza zagłówka. Ja sobie wybrałam, żeby nie było za dużo, a nie za mało. I zaczyna to wyglądać tak. Musicie to sobie jakoś odmierzyć, żeby tam było. Ja jak zawsze jadę na oko. Mocno dociskacie. I jest.
sobie pobić, w te dziury możecie sobie powiedzieć jakieś diamenciki, guziki. Ja na razie nic nie mam, bo nie mam. Może zostanie to po prostu tak, jak jest teraz. Zastanawiam się jeszcze nad tym. I gotowe! Nie sądziłam, że będzie tak pięknie wyglądać. Jestem z siebie bardzo, bardzo, ale to bardzo dumna. Tak. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie, żebyście mogli widzieć inne moje filmy. A będzie teraz bardzo dużo filmów DIY pod względem przerabiania domu, bo zamierzam zrobić generalny remont mojego mieszkania w Japonii, a jest co robić. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na dole. Jeżeli sami zrobiliście albo zamierzacie zrobić oparcie od łóżka, to wstawcie zdjęcie, jak Wam wyszło. Jestem naprawdę ciekawa, czy na coś Wam się przydało w tym projekcie. I do zobaczenia wkrótce, pa, pa!